Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Korona Kielce, Lech Poznań, zwycięstwo Kolejorza w Kielcach 3-0. Zanim dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, to jest ten czerwony, magiczny prostokąt na dole. Pamiętajcie także o możliwości kciuka w górze pod filmem, także lajki mile widziane. Efektowne zwycięstwo Lecha, no nie ma co ukrywać, że naprawdę po pierwsze twierdza upadła, bowiem Korona bardzo długo nie przegrywała u siebie, no i gdzieś tam ta drużyna Kamila Kuzery no fantastycznie wyglądała przede wszystkim u siebie. Widoczny był co prawda duży balans między meczami domowymi a tymi na wyjazdach, natomiast no przede wszystkim ta wygrana z Rakowem czy kilka innych spotkań pokazały, że Kielce to jest teren trudny, ale dzisiaj absolutnie Lech zaprzeczył tej tezie. Fantastyczny występ Christophera Welde, no i trzeba przyznać, że Norweg dzisiaj przyćmił absolutnie wszystkich piłkarzy, chociaż dużo zawodników Lecha można pochwalić. Ciekawa gra podopiecznych Johna van der Broma, no to trzeba też to określić jasno, że Lech wyszedł naprawdę z pomysłem na to spotkanie. Ofensywnie grający obrońcy, którzy momentami to właściwie pełnili rolę pomocników, bo mówimy tu o bardzo wysoko grających Dagelstroll i Lubo Szatka, ale też Pereira i Reboczo, taki powiedziałbym obraz piłkarzy w stylu Guardioli, czyli taka, takie rozgrywanie właśnie na barkach obrońców, którzy wychodzą i właśnie biorą czynny udział w rozegraniu, odciążając tym samym pomocników i sprawiając, że no gdzieś tam jest duży zamęt w szeregach rywali. Mam wrażenie, że Korona nie była w stanie dobrze zareagować na tą dobrą ofensywną grę Lecha, który absolutnie narzucił swoje warunki gry od samego początku meczu. Bramki strzelane przez piłkarzy z Poznania, to jest najpierw Christopher Welde, później to dogranie Welde do Machińskiego, a następnie już Welde daje popis, drugi raz wpisując się na listę strzelców. Ciężko tak naprawdę winić Koronę, no oczywiście można skrytykować cały kolektyw, ale absolutnie nie było, powiedziałbym, takiego jednego elementu, który tutaj nie grał. Mam przede wszystkim wrażenie, że było złe nastawienie na to spotkanie. Nie chcę powiedzieć, że Korona się zachłysnęła tym meczem z Rakowem, bo przecież cały czas nie była pewna ligowego bytu, no i gdzieś tam te trzy punkty wówczas zdobyte nie gwarantowały spokoju i cały czas tak to wygląda. Natomiast no na pewno mieliśmy tutaj duże zderzenie, przede wszystkim jakość indywidualna piłkarzy Lecha, no to było widać w pojedynkach, że Korona sobie po prostu z tym nie radzi, zwłaszcza kiedy wpuszczani byli kolejni piłkarze z ławki, mimo tego, że John van der Brom nie mógł liczyć na swoich kluczowych graczy, cały czas nieobecny jest Mikael Ishak, oczywiście ta obrona też przetrzebiona, tak to trzeba określić, natomiast summa summarum, mamy naprawdę fajny pokaz takiej ofensywnej siły Lecha, który gra przecież o coś, bo gdzieś tam cały czas na horyzoncie jest ten brązowy medal i trwa korespondencyjna walka z Pogonią Szczecin, ostatecznie zwycięstwo. W bardzo ładnym stylu, trzy punkty, które wracają do Poznania, a z perspektywy takiej, powiedziałbym, kibicowskiej, neutralnej, czeka nas, mam nadzieję, ciekawa rywalizacja, bowiem cały czas Korona jest w grze, jak to mówił Franz Smuda, o spadek, więc dużo się jeszcze rzeczy może wydarzyć. Was zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, pamiętajcie o lajka w górze pod filmem, do zobaczenia i pozdrawiam.